2019 rok upłynął pod znakiem Krzysztofa Komedy. W związku z 50. rocznicą śmierci genialnego muzyka i kompozytora powstało wiele projektów poświęconych jego twórczości, a wśród nich organizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury Be Inspired by Komeda. Celem tego projektu Be Inspired by Komeda było przybliżenie młodej publiczności postaci muzyki Krzysztofa Komedy. Okazuje się, że młodzież niestety, ale nie bardzo wiedziała, kim był Krzysztof Komeda. Byłam bardzo zadowolona, że ten projekt powstał, że warto cały czas z pokolenia na pokolenie przybliżać tę postać. Do części muzycznej zaprosiłam fenomenalne polskie młode zespoły. 6 listopada odbył się koncert zespołu UAPS, wrocławskiej formacji jazzowej, która swoją pierwszą płytę poświęciła właśnie muzyce Krzysztofa Komedy. Koncert Barbary Drążkowskiej i Bartosza Smorągiewicza, bo aranżację do tego koncertu stworzył Smorągiewicz, odbył się tylko i wyłącznie dla młodzieży. Ten materiał brzmiał bardzo, bardzo wyjątkowo. Duża grupa młodzieży miała liczne pytania. Weszli w bardzo ciepły kontakt z artystami i myślę, że byli bardzo zadowoleni. Jestem bardzo dumna jako odbiorca jazzu, że mamy takie pokolenie młodych muzyków, którzy w bardzo ciekawy i współczesny sposób interpretują muzykę Komedy. Chciałem zacząć od tego, że bardzo lubię takie wyzwania aranżacyjne. Już to nie pierwszy raz, kiedy mam okazję aranżować czyjąś muzykę na ten zespół. Wcześniej graliśmy też muzykę zespołu Velvet Underground, Depeche Mode. I jest to pierwszy raz tak naprawdę, kiedy gramy w inny sposób muzykę jazzową, można tak powiedzieć, czy filmową. Przez długi czas tak naprawdę się zastanawiałem, co zagrać, bo Komeda napisał wiele różnych utworów. Coraz modniej są wybierane te mniej znane. Ale tak pomyślałem sobie, że w sumie mamy jakiś taki charakterystyczne brzmienie zespołu i wydaje mi się, że też sposób, w jaki ja aranżuję te utwory, przynajmniej dla mnie jest jakiś na tyle wyjątkowy, że chciałem się podjąć nawet tych takich bardziej znanych i się przekonać, czy publiczność tak naprawdę w ogóle je rozpozna. Cały tak naprawdę mój sposób aranżowania polega na tym, że rozkładam utwory na czynniki pierwsze i w pewnym sensie zapominam, że jest to w ogóle aranżacja i po prostu sobie go komponuję na nowo, używając wcześniej wybranych, charakterystycznych według mnie składników. Tak jakbym chciał ugotować, załóżmy, pad thai i sobie mówię, że muszę użyć pasty z tamarędowca i sosu rybnego, a inne składniki, takie jak papryka czy groszek zielony, mogę sobie wybrać jak chcę. Także, nie wiem, mam do tego taki bardzo indywidualny sposób. Niektórzy mogą powiedzieć, że na przykład w ogóle nie rozpoznają tego utworu, ale po prostu ja chcę się przede wszystkim dobrze bawić w tym wszystkim. Komeda pokazał mi moją drogę początkową, także bardzo się cieszę, że mogę w tym momencie do niego trochę wrócić. Pojechałem na pierwsze warsztaty jazzowe do Puław. Tam właśnie uczyliśmy się grania standardów. To było dla mnie takie strasznie trudne. Aż w końcu jeden z kolegów zaproponował: zagrajmy utwór Krzysztofa Komedy. No i zaczęliśmy go grać i okazało się, że jakoś mi jest bliska ta muzyka. Poczułem się niczym ryba w wodzie. Pokazała mi, że może nie powinienem zaczynać jazzu od uczenia się wszystkich standardów, które grał Charlie Parker czy Miles Davis, ale właśnie od czegoś może bardziej polskiego. To, co zachwyca w muzyce Komedy, to jest wrażliwość i pewna słowiańskość, która wybrzmiewa w tej melodii. I myślę, że każdy współczesny młody jazzman ma w sobie tą wrażliwość słowiańską i jakby reaguje, rezonuje z tą muzyką Komedy. Kuba Więcek, którego zaprosiłam do tego projektu, zachwyca swoją wrażliwością. Myślę, że ma duszę słowiańską po prostu. Twórczość Krzysztofa Komedy i jego postać kojarzy nam się z fortepianem, siłą rzeczy, i to jest jakby takie silne skojarzenie, że nie da się tego odseparować za bardzo. Ale ludzie podejmują różne próby, tak jak Kuba Więcek w trio, czy właśnie Adam Pierończyk, który nagrał płytę właśnie z muzyką Komedy, ale w ogóle nie użył tam fortepianu. Najważniejsze jest to, że nawet jeżeli opracowujesz czyjąś muzykę, to należy zawsze pamiętać o tym swoim indywidualnym głosie. Jakby to, co działo się wcześniej, przefiltrować.
każdy z nas ma taki filtr, który składa się właśnie z tych osobistych doświadczeń. Każdy inaczej gra, każdy inaczej słyszy. Też każdy utwór w ogóle kojarzy się z czymś innym. Wiesz, ktoś mówi, o, taka w ogóle wesoła melodyjka, nie? Ktoś mówi, tak, to jest przecież w ogóle bardzo smutne, nie? I właśnie to jest właśnie fajne. W ogóle w tym, czym się zajmujemy w ogóle w sztuce, że po prostu nie ma konkretnych schematów na odbieranie. Współpraca ze Sławkiem Jaskółkę to był taki początek na serio już zapoznania się i zainteresowania się muzyką Komedy. Zacząłem się zasłuchiwać po prostu w twórczość Komedy i jakby na nowo ją odkrywać. Bardziej zagłębiać się po prostu w te struktury. I to było ciekawe doświadczenie. Podziwiam ludzi, którzy po prostu dochodzą do czegoś ciężką pracą. Komeda właśnie był takim człowiekiem dla mnie, nie? Gościem, który po prostu pisał mnóstwo muzyki, świetnej muzyki. I tak samo praca z zespołem, ta jego wizja, bardzo konkretna. W tym imponuje mi Krzysztof Komeda. Że po prostu zawsze tu u niego było wszystko przemyślane i też co bardzo, bardzo mi odpowiada i w czym jakby znajduję takie odniesienie, ten pewnego rodzaju cool. Oni byli cool w ogóle i to mi się podoba. Na luzie, na spokojnie i po prostu pracujemy, nie? Pracujemy, jeździmy, gramy, robimy dobre rzeczy w naszym przekonaniu i nie robimy nic pod publiczkę, tylko po prostu robimy swoje. Śmierć Komedy, choć minęło od niej już 50 lat, jest symbolem wielkiej straty dla polskiego jazzu. Komeda wstrzymywał czas. Zostawił nam tyle, że można go opowiadać nieskończenie, na wiele różnych sposobów i instrumentów. To zadanie zostawiamy dziś młodym polskim jazzmenom, a wszystkim utożsamiającym się z tą muzyką życzę, abyśmy Rok Komedy obchodzili co roku.